No dzień dobry. A ile śniegu jest? No właśnie chciałem powiedzieć, nie wiem jak co to będzie, ale nie wiadomo co to będzie. O, chciałem właśnie powiedzieć, co ty, jebaku ty boży, co ty kurwa gadasz takie kurwa głupoty? Że one ode mnie po 4000 wzięli jakieś pieniądze. To było 2 tygodnie przed wyjazdem uzgodnione, że po prostu Natalka mieszka, pracuje i musi płacić za mieszkanie. To ja nie wiem, czy ja pojadę tam. Ja nigdy w życiu nie będę chyba jechał. Po czym mnie tak kurwa wszystko się zaczęło? A ty wydzwaniasz, wszystko tylko awantury później. No kamerę, to kamerę schowałem, cały te nie będzie. Miałem dzisiaj lajta robić, nie będzie żadnego lajta. Bierze, schowa do pokoju. Niech on... Kamerę leży. Nie, to masz 3 komputery u góry, sobie podłączaj, ja zaraz schowam komputer i sobie nagrywaj i pierdol swoje te głupoty. Ja do ciebie pretensji nie mam, ja mam do chuju pretensji, że tak napisali na mnie. No, chyba ci powiedziałaś, słyszałaś, że on wróci na zaręczyny, urodziny, dzień zakochanych, to nie będzie dnia zakochanych. To trzeba, kurwa, sztuczną pizdę kupić, kurwa, i sobie, kurwa, bawić się chyba. Bana dostanę i dobrze. Teraz dostanę bana i po prostu zakończam to nagrywanie. Na mnie możesz jechać. Ja nie chcę już jechać. Ja do ciebie nie mam pretensji, ja mam do ich pretensje, że tak napisali. Że o, tata czeka, życzą mi śmierci. Chcą mnie pochować za życia. To ludzie to... Tak oni robią, a nie ja ci robię. Ja nie mówię ci. Ja do ich mam pretensje. O dobra. Z odżywką. Za życia kurwa chować człowieka żywego. Żywego człowieka chować. Nagrywaj! Lajta. Ja nie chcę. Ja nie będę nagrywał lajta żadnego. Masz! Nie! Zabierę tą... Ja nie chcę. Ja zjem, zaraz umyję się, pojedę sobie sam. O! Jedna kamera poszła w pizdu. Zostaw to, ja nie będę dotykał się do tego, bo to twoje. To jest twoje, to wszystko twoje. A co moje, to moje jest i już. Masz, nagrywaj. Ja nie chcę. Ja nie powiedziałem, że to moje. Nie powiedziałem. O dobra. Narobi zawsze biedy. To właśnie to jest właśnie. Macie hotel i już tam. Mamo, będę mówił. Niech wiedzą. Ja nie będę chyba wybierał się tam. Znów że pełno policji, nigdzie nie można nic wynająć, tak samo jak tutaj w Białymstoku. Nic nie można wynająć, całe te policja przyjechała, a widzowie nagadali, kurwa nie wiadomo co, że narkotyki, prostytucja, jakieś te, nie wiadomo co tam się dzieje. No, to spakowałem komputer, całe te i wyszedłem, pojechałem do domu.
wy właśnie takie jak nieporozumienie, to wy jesteście ogółem zadowoleni, że ogółem nie układa się. No nie układa się. Chcecie ogółem pozbyć się mnie z tego, z YouTube'y. No to trzeba będzie chyba przemyśleć to i po prostu zostawić w spokoju to. I po prostu niczego nie będzie. Czym innym się zająć. A po co tu? Zabieraj tą kamerę, ja nie chcę tej kamery tej twojej tutaj podłączać. Nie będzie żadnego podłączania tutaj. Zadowoleni oni są. Bardzo zadowoleni teraz. No chciałem zrobić lajta, że w następnym tygodniu na początku wtorek czy środa by przyszły pieniądze i by było na światło. Bo ja straciłem, ja miesięcznie po 6-8 tysięcy za same reklamy. Tyle zostawałem pieniądze. A ja, podatek musiałem... Ja płacić, wszystko kurwa. Winny. Ja sobie zbanowałem kanał, ja wszystko zrobiłem. Ja winny. Ta cholera winna. Ta cholera ma odejść prędzej. Ta cholera ma odejść prędzej. I bardzo dobrze. Tam czeka tatuś na mnie. Brat, mama. Bo oni chcą tego. Ty północy płaczesz cały te... Bo ja nie mogę zapomnieć. Jak nagrał, wróć synu, wróć. Tam tatuś czeka. Za życie na mnie czekają. Śmierci życzą mnie. Do grobowej deski doprowadzicie go. Życzą mi śmierci. Za życia. Za życie życzą. Żeby ja już... Oni cieszą się. Oni chyba szampany i balują, jak coś się nie układa w życiu. Chyba. No zbanowali, tańcowali, szampany kupują, otwierają. Piją, bawią się, niech się bawią. Chlają, bo to nie picie, ale chlanie. Alkoholicy są. Może dołki. O, przepraszam. Bawcie się, radujcie się, weselcie się. Teraz, weselcie się. Już się nie weselu. Chuje stare. O, no, na moim kanale wyzywać tylko, przeklinać. Czemu ty nie nagrywasz, nie przyklinasz? Tylko... Zaraz nagram. No nagrywaj i przyklinaj. A czemu ty tylko na moim kanale przyklinasz? A ja nie wiem. Co? Ty szykujesz się, następny powiedziałeś. Ja tak zrobię, żeby cię znów zbanowali. No widzicie, a? Witam wariatów. Umysłowo chorych ludzi. Diabłów, chujów. Przepraszam bardzo za te słowa.